Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Minecraft na moim kanale. Gramy na serwerze Thunder Island i moi drodzy, mamy kolejne misje. Odcinki z Minecrafta będą pojawiały się co dwa dni na moim kanale. Jednak teraz była taka króciutka przerwa, ponieważ robiłem parę dosyć innych ważnych rzeczy i no nie byłem w stanie nagrać odcinka dodatkowego, więc teraz już damy radę. Ogólnie ludzie, mamy misję, w której musimy zanieść tutaj do kogo? Do jakiegoś ziomeczka książkę z piórem, torbiel z atramentem. Bodajże mieliśmy to zanieść, czekajcie, questy. Ważna informacja, questy do tropiciela. Tak? Nie, do główna fabuła, do architekta musimy to zanieść. Do architekta musimy zanieść książkę z piórem i torbiel z atramentem. Więc tak, jeżeli chodzi o książkę, mam przygotowane tutaj wszystkie rzeczy, ponieważ, moi drodzy, zbierało się te rzeczy powoli, i mamy książkę przygotowaną. Żeby zrobić pióro, potrzebujemy bodajże pióro i atrament. I żeby to ogarnąć, można iść tutaj sobie na survival i można tam to wydropić. Ale z racji tego, że mamy troszkę pieniążków, to idziemy do Thunder Island i idziemy do rybaka. U rybaka powinniśmy dostać atrament, który będziemy mogli właśnie to wszystko ogarnąć. Więc kierujemy się w stronę rybaka. Mam nadzieję, że nie pomyliłem tutaj kierunków, że idę w dobrą stronę. Chociaż nie wiadomo, czy się nie pomyliłem. Tutaj coś jest. Nie, idę źle, dobra. Szukamy, moi drodzy, rybaka i zaraz się widzimy. Dobra, idziemy do portu. Ogólnie rybak znajduje się w miejscu, moi drodzy, gdzie zaczynamy całą przygodę z Thunder Island, z tym serwerem. No i dobra, mamy rybaka. Rybak powinien mieć na handel rzeczy, które potrzebuje. Torbiel z atramentem, dokładnie tego potrzebuje, więc kupimy sobie 8 sztuk, 9 sztuk, bo nam się przyda jeszcze do stworzenia, moi drodzy, tego. Do stworzenia książki. Więc bierzemy książkę, bierzemy piórko, bierzemy torbiel, bodajże tak to się tworzy. Mamy książkę z piórem, dobra. I mamy też, moi drodzy, torbiel z atramentem. Więc wszystkie rzeczy mamy. Idziemy teraz do architekta. Architekt, zobaczymy co ciekawego powie na ten temat. Bo, czekajcie, książka z piórem jest, torbiel z atramentem jest. Dobra, misja zaliczona, bo z tego co widzę tutaj. Więc udajemy się teraz do architekta. Architekt znajduje się, moi mili, gdzie on się znajduje? On się znajduje tam przy tej wyzepce, nie? Koło drwala, więc kawałek do niego mamy. Ale wydaje mi się, że tędy będzie bliżej i zaraz sobie do niego szybko śmigniemy na pełnym speedzie. Ostatnio te misje, co mamy tutaj, to są takie bieganki, fastraniki jakieś. Tu mamy Pinokio w ogóle, patrzcie, tu jakiś śmieszny stoi koleś, nie? Mamy takie duże, dużo bieganek, kombinacji, ale ludzie, musimy ten poziom postaci przycisnąć troszkę, żeby zwiększyć sobie jeszcze naszego dropa na naszej postaci, wydropić parę diamencików nam jeszcze by się przydało, żebyśmy sobie mogli stworzyć spodnie, żebyśmy mogli stworzyć sobie kask. No i moi drodzy, ze spodniami i z hełmem powinniśmy być totalnym szefem i później byśmy mogli pójść sobie na jakieś arenki, może nie arenki na początek, ale na ekspowisko, nie? Byśmy wyekspili postać, zenchantowali sobie te rzeczy i bylibyśmy wtedy, no, totalnymi szefami. Też planuję, ludzie, zrobić w przyszłości odcinek na tym serwerku z areny PvP. Jest tutaj arenka, więc fajnie by było się zgadać na Discordzie i kiedyś właśnie grać na tym serwerze, a wiem, że wiele osób tutaj ode mnie gra, bo pisaliście o tym. Moglibyśmy się zgadać właśnie na jakimś Discordzie i uderzyć sobie na arenkę PvP. Dzień dobry, Klaudiusz, dzień dobry, witam cię, przyjacielu mój drogi. Ale ja idę dalej z przygodą, bo czas, ludzie, nas goni, nie? Więc lecimy tutaj. I gdzieś w tym miejscu powinien być architekt. Dzień dobry, panie architekcie, mamy do ciebie rzeczy, które potrzebowałeś. Dostajemy 3800 expa, bardzo duża. Jedyne co nam pozostało, to zanieść plany tym wrednym wikingom. Idź i powiedz tym wikingom o moich planach, niech moc będzie z tobą. No serio? Musimy iść dalej do wikingów? Tak daleko płynąć? Panie, no do Jarla lecimy. Jaja sobie robicie, czy co? Ale pływanie działa normalnie, patrzcie, tutaj już się tak nie teleportuje jak wcześniej. Dobra, powoli się zbliżamy, moi drodzy, do Jarla. Mega daleko do niego jest, nie? Mega daleko, ale jesteśmy u niego. No i nie wiem, po jakim on języku mówi, więc mamy żegnaj od razu. Dostaliśmy z doświadczeniem tą
tą fiolkę i mamy ludzie kolejne zadanie. Nie wiem, co on mówi, jeżeli znacie historię jego, to dajcie znać. I musimy iść teraz do burmistrza. To jest ogólnie fajna droga, jeżeli chodzi o przejście do tych wikingów, moi drodzy, że nie trzeba płynąć. Ktoś mi właśnie w komentarzach napisał, że masz tam na wodzie takie coś, że możesz tym sobie śmignąć szybko. I to jest mega fajny motyw. Dobra, musimy się udać do burmistrza. Do burmistrza najszybciej się udamy poprzez menu ogólne, teleporty, Thunder Island i stąd będziemy mieli bardzo blisko do tego burmistrza, więc sobie do niego śmigniemy. Burmistrz się znajduje, moi drodzy, tutaj Rezi coś nam pisze, to jest hub teleportacyjny, bodajże to jest z przodu. Tą stronę? Tak, z tą stronę, więc to jest burmistrz za mapą zaraz, więc sobie szybko śmigniemy. Lecimy, 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 lecimy i zobaczymy, co burmistrz ma dla nas ciekawego, nie? Ogólnie przygoda ludzi cały czas się tutaj toczy, cały czas tutaj się coś dzieje, cały czas coś się tutaj zmienia. No i dobra. Osiągnięto lokację ratusz. Jesteśmy w ratuszu i dzień dobry, panie burmistrzu. Nie wiem, jak ci się to udało, ale wikingowie zaprzestali ataku na nasze miasto, więc udało nam się uratować miasto przed wikingami. Chciałbym porozmawiać z tobą trochę dłużej, ale niestety znowu dobiegły mnie złe wieści. Okej. Miejscowy kapłan z głównej katedry zwrócił się do mnie o pomoc. Idź i zapytaj go, z czym jest problem. Dobra, musimy iść do katedry kapłana. Zobaczymy, co u kapłana ciekawego się teraz dzieje. Gdzie jest kapłan? Gdzie jest kapłan? Tam jest kapłan. W kolejnym odcinku w ogóle ludzie planują odwiedzić działeczki, więc jeżeli macie działki na tym serwerze, to dajcie znać. Na pewno odwiedzimy Reziego, odwiedzimy Sheparda, odwiedzimy Multiego. No i zobaczymy, ludzie, co wy tam ciekawego macie. Duchowny. Imię ojca i syna, w końcu ktoś się zjawił. Dobra, mamy ekspo od niego. Musisz pomóc naszej parafii w walce z mieczystymi siłami tej wyspy. W mojej kaplicy na ekspowisku zaległy się robaki. Udaj się tam i pomóż nam je wyeliminować z Bogiem. Dobra, musimy zniszczyć jakieś robaki w kapliczce na ekspowisku. 30 silverfishów. Pomóc dla parafii? 30 silverfishów? A co chodzi w tym kwestia? Mam 30 silverfishów na ekspowisko. Ogarnąć, no dobra. Więc tak, wracamy tutaj na naszą działeczkę. Idziemy na to ekspowisko, zobaczymy, gdzie to w ogóle jest. Bo ja nie wiem, czy tutaj mamy rozwalić te 30 silverfishów, czy znaleźć, może to z robaków leci. O, nie mam pojęcia, ludzie, dobra. Pyk, mamy jednego diaksa tylko. Więc robimy metalowe rzeczy, te co nam brakuje. Dobra, stół rzemieślniczy. Killow sobie odłożymy oczywiście do narzędzi. Odkładamy killow. A metalowe mam tutaj rzeczy, dobra. Więc te dwie rzeczy sobie bierzemy. Bierzemy miecz metalowy. I jeszcze by nam się przydał jeden żelazny mieczek, nie? Więc pyk, patyczki bierzemy. Za dwa chyba. I teraz tak. Patyk. I dwa żelaza tutaj będą. Więc jedno żelazko, drugie żelazko. Pyk. Spodnie mamy. I kask sobie nowy wyrobię. Coś zapasowe spodnie też mogę zrobić, nie? Dużo nie stracimy, a mogą się przydać. Dobra, tutaj odkładamy to, co nam jest niepotrzebne. Bloki kwarcu sobie odłożymy, bo to jest bardzo ładne i w przyszłości się to może przydać. To dajemy tutaj. Tutaj tak te skrzynki będziemy przenosić, moi drodzy, więc na razie dajemy wszystko tutaj, gdzie mamy miejsce. Węgiel zostawiamy, to zostawiamy, befsztyki bierzemy, to bierzemy, kwarcowe schody zostawiamy, żelazne nogawice zakładamy, kask mamy tutaj zapasowy. No i moi drodzy, udajemy się teraz na ekspowisko. Coś tam mamy. Ale zanim się udamy na ekspowisko, wchodzimy w menu postaci, atrybuty, szczęście. Przydałoby się dać te szczęście, ale też atak by się przydał. Dajmy tak, jeden punkt ataku. No i w sumie jeden punkt ataku, myślałem, że mam dwa punkty expa, a mamy tylko jeden, więc dobra. Pyk, teleporty, ekspowisko, ekspowisko i podobno gdzieś jest, ludzie, kapliczka ta z tego księdza. I mamy robactwo zniszczyć w niej, ale gdzie ona jest, no nie mam pojęcia. Idziemy do przodu i szukamy. Dobra, jesteśmy na miejscówce z pająkami, ale wydaje mi się, że musimy iść dalej, nie? Musimy przejść tutaj dalej, bo silverfishów tutaj żadnych nie widzę, a musimy 30 tego zdobyć. I tutaj jest jakaś jaskinia, tutaj jest coś takiego, nie? I w tym miejscu możliwe, że znajduje się właśnie ta świątynia cała. Tu jest jakieś łóżko, tu mamy jakieś skrzyneczki, fajnie to wygląda. I mamy tutaj zejście na dół. I wydaje mi się, że tutaj może być to, czego szukamy. Tutaj mamy robaki, moi drodzy, i to chyba o to chodziło. Więc pyk, ubijamy sobie robaczka. To jest kolejny robak. A są, ile są silverfisze. Więc to o tą miejscówę chodziło, moi drodzy. Więc idziemy od pająków lekko w lewo i się do tego dostaniecie. Trochę tego mamy tutaj. Więc żeby nie paść, bo mi
Dosyć dużo HP wzięły, nie? Te robaczki. Dobra, bierzemy tutaj bewsztyka, sobie ładujemy, żeby się uleczyć. Leci z nich proch, cukier i mączka kostna. Fajne rzeczy. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo ja tam wcześniej też parę innych rozwaliłem potworków. Chyba, że mi z tych innych poleciało, nie? Dobra, walimy na łeb te robaki. W poprzednim odcinku chyba... Nie wiem, czy to było w poprzednim odcinku. Nie! On mnie rozwali zaraz. Ej, on jest jakiś potężny! Powiem wam, że mega mocno odczuwam tutaj braki diamentowego miecza, nie? Jezu, jak mi się język zaplątał. Brakuje tego strasznie, bo wydaje mi się, że z tym byśmy mogli poklikać. Mam jakiegoś mocnego robaka, nie? Jakiś zboostowany był. Ogólnie nie było z nimi problemu, ale one jak tego boosta dostają, to są potężne, są naprawdę mega, mega silne i musimy tego 30 aż ubić. No jest trochę tego, więc tam chwilę czasu zajmie. Biegnie tam jakiś Kacper. Kacper, ty mi te silverfishe zostaw. Dobra, mamy tutaj pajączka. Chodź tu, robaku, najgorszy, no. Patrzcie, ja go trafiam, a mu nie zadaje dipsów. Co jest grane? Moi drodzy, zostało mi do rozwalania jeszcze 4 robaczki. Więc jedziemy tutaj z nimi szybko. Jeden położony. Mam taką w miarę taktykę na nich, że od góry jak powoli, delikatnie podejdę, to one w miarę szybko padają, więc udało mi się to skminić. Tylko gorzej, jak nas zaczną tak właśnie obijać jak teraz, bo jest problem, żeby ich położyć. Dobra, jeden leży. Ten drugi też już był obity. Okej, okay, lekka cofka. Bang, 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 dobra. Kradnie mi tutaj koleś, nie? Ale już lecimy, ostatni robak, moi drodzy. I uciekamy stąd. No, gość, zostaw to, no. Dobra, mamy ludzie, rozwaloną misję. Wszystko, żeśmy tutaj rozkminili. Bierzemy tutaj big teleport do Thunder Island. No trochę mi czasu zajęła tutaj walka z tymi robakami. No ale udało się, moi drodzy, udało się to ogarnąć. I teraz czekajcie, idziemy dobrze, idziemy źle. Idziemy źle na pewno, bo burmistrz znajduje się tutaj. I koło burmistrza znajduje się kościół. Idziemy więc do kościoła, do duchownego i zobaczymy, co ciekawego on na ten temat sądzi. Aż mi kask rozwalili, widzieliście to? Ciekawe, co nam powie, nie? Więc wbijamy do niego. Siema, duchowny, dzień dobry. Dał mi tutaj 5000 expa, aż ulala. Dobra, Ave Maria, brawo, robaki, oni będą już nawiedzały naszego świętego miejsca. Oczywiście chciałbyś zrobić coś jeszcze dla naszego wspaniałego kościoła, prawda? Proste, że tak. Potrzebujemy z siostrą Bernadetą kwiaty, aby udekorować ołtarz. Poradzisz sobie z ich zebraniem? Kwiaty bodajże ja mam, moi drodzy, na tym. Na kwiatki ja mam na skrzynkach na działce. O Jezu, trzeba maki i żółte kwiatki zebrać, dokładne. Ale tutaj to ogarniemy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomienie. No i dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego. Cześć wam!